Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że prorok Elizeusz wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, 11 werset. Rozważając działanie Boga, każdy człowiek musi zmienić myślenie. Wszystkie przesądy i wszystkie tego typu dodatki do myślenia nie są aktualne dalej już. I dotyczy to również wysoko postawionych osobistości. Pewien komendant i sławny dowódca z antycznej Syrii o imieniu Naaman, który odniósł wiele zwycięskich walk, był nieuleczalnie chory. Od swojej służącej, małej dziewczynki, którą uprowadził z ziemi izraelskiej, dowiedział się o proroku z Izraela, który mógł mu pomóc w niewielkiej szansie. Upatrywał na tyle wielką nadzieję, że się tam wybrał. Dlatego w wielkiej biedzie przyjmuje się każdą pomoc. Jednak to, co nakazał Naamonowi uczynić mąż Boży Elizeusz, mianowicie aby Naaman zanurzył się 7 razy w Jordanie, wydało się Naamanowi Syryjczykowi zbyt tanim. Również to, że prorok nie uznał za konieczne, aby wyjść z domu i z nim porozmawiać, sprawiło, że ten wysoko postawiony człowiek zdenerwował się. Oburzył się, bazował na swoich przesądach i zabobonach. Oto myślałem. Tak samo reaguje wielu ludzi dzisiaj. Mają własne wyobrażenie o Bogu. Wydaje im się, że wiedzą, jak Bóg powinien zachowywać się względem nich i jak działać w ich osobistym życiu. Jednak gdy porówna się te wyobrażenia ze słowami samego Boga zapisanymi w Biblii, okazuje się, że te przekazy bardzo się różnią. Bóg jest inny niż ludzie myślą. Bóg nie jest człowiekiem tak jak my. Zmienić myślenie o Bogu jest dla każdego człowieka bardzo ważnym wyzwaniem, które powinien jak najszybciej wdrożyć w swoje życie. W tym przypadku, który omawiamy, Bóg chciał temu poważnemu mężczyźnie, mężowi wyjaśnić, że uzdrowienia nie można kupić wysoką pozycją, wysokimi wpływami czy pieniędzmi. U Boga nikt nie ma przywilejów, również jeśli chodzi o wieczne zbawienie. My wszyscy potrzebujemy niezasłużonej łaski Bożej. Bóg pragnie ją nam podarować, gdy o nią szczerze prosimy. Tu każdy ma jednakową szansę.